Na przełomie lipca i sierpnia, zgodnie z prognozami ePetrol.pl, ustabilizowały się na stacjach ceny benzyny 95, której litr kosztuje dzisiaj średnio 6,39 zł. Po jednogroszowej obniżce diesel kosztuje dokładnie tyle samo, ile kosztuje benzyna. Jeśli chodzi o LPG, w ostatnim tygodniu paliwo to podrożało o 2 grosze, do poziomu 2,71 zł za litr. Na rynku naftowym widzimy w tym tygodniu cenowy roller coaster. Początek tygodnia, po słabych danych dotyczących popytu na ropę ze strony Chin, przyniósł spadek cen surowca. W połowie, w związku z rosnącym ryzykiem rozlania się konfliktu na Bliskim Wschodzie, na cały region, kluczowy dla światowych dostaw ropy, ropa zaczęła drożeć. Wczorajsza sesja przyniosła natomiast przecenę, a dzisiaj ropa póki co drożeje i cena baryłki surowca przekracza 80 dolarów. Z prognoz ePetrol.pl na nadchodzący tydzień wynika, że powinny na dotychczasowych poziomach ustabilizować się ceny benzyny 95-oktanowej i oleju napędowego. Przewidujemy natomiast dla autogazu, że to paliwo może podrożeć o 2-3 grosze.